teraz to było naprawdę w wielkim stylu. W olimpijskim finale jeden z najgroźniejszych na świecie przeciwników, Węgrzy. Druga połowa spotkania. Przystanie 1-0 dla Węgrów. Strzela Kazimierz Dejna. Wyrównanie. Dalej naprzód. Podziw budzi kondycja i szybkość naszych piłkarzy. Ósma minuta. Znów Dejna wydziera piłkę przeciwnikom i piękny gol! Zwycięstwo. Złoty medal. Najpiękniejszy dzień naszego piłkarstwa. Gdy wracali z Monachium, jednakowo witali ich kibice. Piłkarzy, bokserów Feliksa Sztama, kajakarzy i jeźdźców. Przegranych i zwycięzców. Siedem złotych medali, siódme miejsce w świecie. Ale czas myśleć o przygotowaniach do Montrealu.